jako jedyny w całej Polsce zakupiłem limitowane karty ze Stumble Guys. Musiałem na nie wydać ponad 500 zł i przyszły do mnie aż z Włoch. Ale popatrzcie, mam tutaj 100 kart i tutaj także 100 kart. Są to karty ze skinami ze Stumble Guys i są zarówno zwykłe skiny, epickie, legendarne czy nawet specjalne. Problem w tym, że każda jedna karta to 2 zł, a saszetka to aż 10. A my tego otworzymy ze 100? 200? Jeśli jesteś ciekawy, co to takiego, to koniecznie oglądaj to do końca. Wylosuję 5 ników z komentarzy, które wygrają skin Diamond Banana. Ale warunki to sub, łapka i dzwonek. I widzowie, jak sami widzicie, mamy tutaj właśnie kartonik z 20 saszetkami. Let's go, wow! Ale tego jest naprawdę, no, potężna ilość, co nie widzowie? Widzowie, zaczniemy sobie pierwszą saszetką. Popatrzcie na to, ej dobra, jaram się przepotężnie, bo to będzie naprawdę mocna, mocna historia. Dobra, wszystko mam teraz, okej, zasłonięte. I uwaga, jaka będzie pierwsza karta? Co? Pierwszą kartą, słuchajcie, jest specjalny skin Amethyst Nyx. No dobra, powiem szczerze, tego się absolutnie nie spodziewałem, nie? Spójrzcie tylko na to, jakie to jest mocne. Ale dobra, my otwieramy dalej. Tutaj mamy epicki skin, słuchajcie, Lilith Nightshade. Też naprawdę mocny tutaj trafik, ale legendarny byłby lepszy, a wiem, że są legendarne świecące i nieświecące. Dobra, mamy tutaj trzecią, mamy pilot Crashera, słuchajcie, jest tutaj pilot Crasher, więc póki co z tej paki ewidentnie to jest mega zaskoczenie, bo nie w każdej w ogóle paczce jest skin specjalny, no nie? O, German Lion, popatrzcie na to, mamy tutaj, słuchajcie, skina German Lion, więc jest to skin legendarny, no to mocno. Powiem szczerze, ta paczka jest naprawdę już potężna, już mi się naprawdę podoba. I jeszcze mamy Private Evansa i tutaj warto popatrzeć na to, że akurat ten, słuchajcie, Private Evans, nie wiem czy to widać, ale on jest taki fajny, tutaj matowy, ty, naprawdę te karty są tak dobrze wykonane, ja cię kręcę, ale no popatrzcie, tutaj się świeci to Amethyst Nyx, coś specjalnego. Widzowie, zabierzmy się za drugą paczuszkę, ewidentnie 10 zł w tym momencie idzie w plecy i w takim razie zrobimy inaczej, nie będę patrzył teraz od tyłu, tylko właśnie, widzowie, zrobię tak. O, co ty gadasz, że druga paczka i słuchajcie, już mamy powtórkę? Już mamy German Liona. Oj, nie podoba mi się to, widzowie. Nie podoba mi się to w ogóle. Okej, mamy drugą powtórkę. Nie no, popatrzcie na to. Mamy Lilith Nightshade. To są już dwie powtórki. Ej, nie, to jest w ogóle realne. Popatrzcie, jakby bez kitu. Mamy dwa takie same. I tutaj, słuchajcie, mamy także dwa takie same. No ale okej, niech będzie, dlatego że lecimy tutaj i tutaj na razie już powtórek nie widzę. Mamy, słuchajcie, wielką stopę, no nie? Jest tutaj wielka stopa. Ewidentnie, słuchajcie, fajny skinik, dobrze to wygląda. I mamy jeszcze White Sherry. O kurde, i do tego wszystkiego jeszcze mamy właśnie świecącą legendę. Popatrzcie, tutaj mamy ten epicki skin, no nie, naprawdę dobrze to wygląda. A tutaj mamy tego, tu ten Hamona, czy jakoś tak on po polsku jest w Stumble Guys podpisany. Mega się to świeci, co? Widać, że to ewidentnie robi wrażenie. To jest jakby ten sam typ, no nie, jakby świecącej karty, ale tu masz legendę, a tu masz coś specjalnego. Robią wrażenie, widzowie, ewidentnie to robi wrażenie. Więc dawajcie, nie zatrzymujemy się. Ja otwieram tutaj od razu kolejną paczuszkę. To będzie, słuchajcie, już trzecia. Ja się tutaj mniej więcej już nauczyłem, co powinienem robić, a czego nie, ale teraz zrobimy to jeszcze lepiej. Popatrzcie, teraz już w ogóle nie będę niczego widział, bo robię tak. O! Pierwszą kartą, słuchajcie, jest legenda Goblin Mac. Ej, dobra, on jest spoko. To był jeden z moich pierwszych legendarnych skinów, jakie w ogóle miałem w Stumble Guides i robiłem o nim ostatnio mit, że on tak naprawdę nie jest taki duży, tylko tutaj normalnie jest Baby Yoda w środku, taki malutki Baby Yoda, który steruje robotem, więc fajny skin. Dobra, teraz uwaga, bierzemy kolejną kartę, mamy Olafsona. No Olafson to akurat nie jest dobry traf, to nie jest, słuchajcie, dobry traf. Jest to, słuchajcie, skin, który mega często nam wypadał w tych zwykłych kręceniach, więc to nie tak, że się z niego jakoś gigantycznie cieszę, ale my lecimy dalej, uwaga. I to jest druga legenda, słuchajcie, mamy Anubisa. Anubisa mamy, ej dobra, jest mocno, słuchajcie, Anubis to jest, no to jest fajna karta, słuchajcie, bo mamy dwie legendy w samej tej jednej paczuszce. Ale uwaga, jeszcze otwieramy kolejną, mamy Superfana, to był, słuchajcie, darmowy skin. Pamiętacie w ogóle jeden z pierwszych darmowych skinów,
w całym Stumble Guys, bo pierwszym to był taki robocik, no nie, epicki, a Superfan nie był drugim darmowym skinem właśnie dla każdego gracza? Nie wiem, ale naprawdę słuchajcie, giga fajnie. Cieszę się z niego i uwaga, ostatnia karta teraz zobaczmy i Jack Lantern, także legenda, ale świecąca. Tutaj możecie sobie teraz porównać, popatrzcie, macie świecącą legendę i zwykłą legendarię, no nie? Ej, jest różnica, ewidentnie. Czyli czy my w tej paczce mieliśmy naprawdę trzy legendy? Czy mi się tylko wydaje? Tu naprawdę, widzowie, były trzy legendy, wow. Widzowie, mamy za sobą trzy paczuszki, więc w tym momencie biorę czwartą. Ewidentnie robimy tutaj czwartą, bierzemy ją i teraz tak, żeby mi nie zaspoilerowało tylko, bo to jest najważniejsze, żeby tu nie było żadnego spoilera, to uwaga, od dołu ciach. Private Evans, ej, nie było przed chwilą Private Evansa? Dosłownie był Private Evans, popatrzcie. Mamy dwóch Private Evansów, czyli mamy kolejną, słuchajcie, duplikatę. Duplikat karty. Trzeci, słuchajcie, duplikat, a to jest dopiero czwarta paczuszka. Więc no, jest mocno, słuchajcie. Ale teraz, uwaga, 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 biorę kolejną. Santa Claus, ej, to jest jeden z nowszych skinów. No, dobra, nie można powiedzieć, że on jest nowy, absolutnie nie. Ale na pewno on jest, słuchajcie, jednym z tych już nowszych skinów, kiedy Kitka Games sprzedała właśnie Stumble Guys Scope, dokładnie tak. I to widać, że to już jest jakby inaczej wyglądający skin, więc fajnie. Mamy, słuchajcie, pierwszą legendę w tej paczce, ale do tej pory najlepszą paczką i tak bym powiedział, że była pierwsza, coś specjalnego. Potem mieliśmy jeszcze jedną paczkę, gdzie były trzy legendy, no nie? Ale tu jest pierwsza legenda, dobra, patrzymy dalej. Frost Yeti, spoko, to też jest, słuchajcie, skin, który się bardzo kojarzy ze Stumble Guys, więc powiedziałbym, że też dobry traf. Ewidentnie, słuchajcie, to można nazwać dobrym trafem, mimo że jest to niby tylko skin epicki, prawda? Ale naprawdę jest fajny, naprawdę jest fajny. Więc uwaga, lecimy przed ostatnią kartę i... Nie! Tylko nie Mim Grimaldi! O nie! Jeżeli oglądacie moje odcinki ze Stumble Guys od dawna, to wiecie, że było tylko kilka skinów, których mi brakowało, żeby mieć wszystkie, tak mniej więcej pół roku temu. I Mim Grimaldi to był przedostatni skin, którego mi brakowało. I ostatnia karta... Red Daemon świecący! Legendarny. To też był jeden z moich pierwszych legendarnych skinów, słuchajcie, jakie miałem w grze. I popatrzcie, teraz mamy w takim razie trzy świecące legendy, no nie? I jeden specjalny. Więc jest mocno, słuchajcie, jest naprawdę potężny. I widzowie, piąta paczuszka. Popatrzcie na to, jak one satysfakcjonująco wyglądają i jak satysfakcjonująco można je otwierać. Dobra, let's go. Wywalam tutaj papierek i teraz tak, lecimy w takim razie od dołu. Dobra, co będzie pierwsze, co będzie pierwsze? Okej, Pilot Crusher, słuchajcie, to w takim razie mamy już duplikat. Tutaj to można dobrze zauważyć, że mamy już w tym momencie, słuchajcie, duplikat kolejny. I to jest dość dziwne, bo jak oglądałem, słuchajcie, odpakowanie tych właśnie kart na zagranicznym YouTube, to ludzie mieli mega mało tych powtórek, a ja tutaj mam ich, no, całkiem dużo. Już jedną saszetkę mógłbyś zrobić z tych powtórek. Dobra, kolejna karta i Decimus. No, spoko, słuchajcie, to mamy złe trafienia. Mamy dwa rzadkie skiny. Nawet nie epickie, nie legendarne, słuchajcie, tylko dwa te właśnie rzadkie, czyli to są raczej słabe trafy, ale warto zapamiętać o tym, że zwykłych skinów jest nawet mniej niż rzadkich, więc no... Nie jest dobrze. Lecimy dalej i uwaga, tutaj mamy Scratchiego, mamy, let's go! Mamy, a czekajcie, to nie będzie Leonidas po polsku? Nie! Czekaj, to jest epicki skin, a Leonidas, słuchajcie, jest przecież legendą. To, ej, szczerze mówiąc, co to jest za lew, słuchajcie? Taki jest w ogóle w Stumble Guys. Ja wiem, że Kiara jest epickim skinem, ale on nie był przynajmniej w grze legendarny? Trochę dziwne, co? Mam wrażenie, że trochę dziwne, ale spoko. Tak czy inaczej, trzy, słuchajcie, mamy karty i naprawdę słabe trafy, więc zobaczmy, co będzie tutaj. Uuu, Battle Angel! To też, słuchajcie, jest fajny, legendarny skin i on też jakiś czas temu był za darmo. Ale kiedy on wszedł do gry, to nie był jakby darmowym skinem. Nie był stworzony, żeby być darmowym skinem, no nie? Ale, tak czy inaczej, legenda na pewno nas cieszy. To jest na pewno, słuchajcie, całkiem spoko traf. I teraz uwaga, ostatnia karta w tej paczuszce. Zobaczmy, co tutaj trafi. Coś specjalnego, Sage Shogun, to był mój pierwszy specjalny skin w ogóle w Stumble Guys. Ej, dobra, podoba mi się to, słuchajcie. W tym momencie mamy dwa specjale, a tych specjali łącznie, słuchajcie, chyba w tych kartach jest około 8 czy 10, więc no jest nieźle. Popatrzcie, mamy dwa specjalne skiny, Amethyst Nyx i Sage Shogun, więc szczęście powiedziałbym, że naprawdę nam dopisuje. Dawajcie, widzowie, kolejna paczuszka, let's go, Winio, bo naprawdę dobrze nam idzie, słuchajcie, całkiem nie najgorzej nam teraz idzie, więc uwaga, teraz odpakowujemy pierwszą kartę. The Mountain, nie! Ej, to nie jest dobry traf, słuchajcie. The Mountain to naprawdę nie jest dobry traf, bo on też we wszystkich kołach, tych epickich, nieepickich, zawsze nam wypadał, więc szczerze, trochę lipa, co? Trochę lipa. No ale dobra, niech będzie, jest epicki, a nie rzadki.
więc jest nie najgorzej. Dobra, tu mamy Inside Out, to też jest nowa legenda, słuchajcie. To jest naprawdę stosunkowo nowy skin, dlatego że on wyszedł kiedy? Z 2 miesiące temu? 1,5 miesiąca temu? No nie? Ewidentnie Inside Out to jest ten skin, kiedy był ten taki golas, pamiętacie? The Free Spirit, który w ogóle też jest w kolekcji tych kart, więc z niego... Jestem zadowolony, ja w ogóle bardzo lubię tego skina, bo nie wiem, czy tutaj to widać, ale on, słuchajcie, ma jakby łapkę kota tutaj, to jest strasznie śmieszne, więc mamy, słuchajcie, już legendę. Nie jest źle. Lecimy, słuchajcie, dalej i uwaga, nie! Army Man! Pamiętacie? Było takie koło. Koło świątecznych zabawek, na które wydałem 1000 zł, żeby trafić właśnie tego skina. Kręciłem ponad 300 razy i na niego było 5% szans, a ja nie mogłem go trafić. 300 razy kręciłem, żeby trafić Armymana. Oj, nie, nie, nie. To jest taki skin jak Penguin Willy, więc nie cieszymy się z niego, nie możemy się z niego cieszyć, ale tutaj... Miauer! Juli kuli boli duli! Dobry skinik, słuchajcie. Cieszę się z niego, bo go lubię. Go naprawdę, słuchajcie, lubię. Ej, jest fajny. Naprawdę on jest akurat tutaj fajny. I uwaga! Ostatnia karta w tej paczuszce. Co to będzie, co to będzie? Jeszcze jeden specjalny Frozen Valkyria! Co jest grane? Słuchajcie, dwie paczki z rzędu miały skin coś specjalnego. Czy wy to widzicie? Popatrzcie, mamy trzy specjalne skiny, a przecież ja tych paczuszek ile otworzyłem, słuchajcie? Z 6? Coś takiego? 3 specjale! Nie wierzę w to. Ej, to jest mega szczęście. W tym tempie to my naprawdę, słuchajcie, zrobimy wszystkie specjale, więc let's go. Dawajcie, dawajcie. O kurde, podejrzałem, przepraszam. Podejrzałem jednego skina, źle to otworzyłem, ale to akurat będzie właśnie ten, więc słuchajcie, nim jest Stumble Queen i on też mega często nam, słuchajcie, wypadał we wszystkich jakichś takich, nie wiem, kołach, nie kołach, tych nietypowych, takich jak rzadkie, czy na przykład epickie, tylko w tych takich czasowo ograniczonych. To ten Stumble Queen, ten skin właśnie, słuchajcie, wypadał nam non-stop. Czy Disco Daryl! Yo! On wygląda dosłownie, słuchajcie, jak Elviso. Yo, popatrzcie, Disco Daryl. Pamiętam, jak odcinek z Wojenem robiliśmy z tym skinem Disco Daryla, nie no. To jest w ogóle mega stary skin, on był jeszcze w grze, zanim ja zacząłem grać, więc jakby to jest fajny traf, mimo że to jest rara, epiko, rara, to jest fajny traf. Kleopatra! Kleopatra to też jest nowy skin, słuchajcie. Kleopatra to też jest w miarę nowy skin, popatrzcie tutaj na niego. No, ile on ma? Ze 2 miesiące też? 3 miesiące max? No, powiecie, 3 miesiące to stary skin, no ale chodzi o to, że to są nowsze skiny niż starsze, no nie? Ruby Cupid, który nie jest ostatnią kartą? Coś specjalnego? I to też jest nowy specjal, widzowie. To też jest nowy specjal. Ojo! Mamy teraz 4 specjalne skiny. Mamy tego Ruby Cupidyna, mamy tutaj Frozen Valkyrie, mamy Amethyst Nyx i jeszcze mamy Sejd Shoguna. Czy wy to widzicie? 4 specjale naraz. Wow! A ostatnią kartą... To jest bokser Amin? Ale czekajcie, czekajcie, jak to on nie był ostatnią kartą, tylko on? Widzowie, ja otworzyłem tylko 7 saszetek i w tych 7 saszetkach mieliśmy 4 skiny coś specjalnego, dodatkowo 3 legendy, ale te świecące i jeszcze 9 legend, ale tych nieświecących, czyli łącznie mamy 12 legend i 4 specjalne, to całkiem sporo. I co ciekawe, tylko 8 skinów epickich, czyli nawet więcej legend niż epickich nam tutaj wyleciało. I jeszcze mniej, słuchajcie, jest tych rzadkich, bo jest ich 7, a tych, słuchajcie, nietypowych są tylko 4, czyli tyle co specjalnych. Ej, to naprawdę legend jest najwięcej? Ale chyba najfajniejszym skinem z tych wszystkich jest Ruby Cupid, bo to jest najnowszy skin, coś specjalnego. Widzowie, teraz potasuję te wszystkie karty i wybiorę jedną, którą będę musiał zagrać gierkę. Więc żeby nie było, biorę uwaga ze środka i to będzie taka... Nie. Nie, proszę, tylko nie mim Grimaldi. Nie no, naprawdę, to są jakieś jaja, że akurat muszę nim zagrać w gierkę, kiedy mamy na przykład specjalne skiny Ruby Cupid. Ale widzowie, w ogóle wiecie, o czym pomyślałem? Można by zrobić odcinek, że otwieram paczkę i to właśnie, słuchajcie, ten wylosowany skin, najfajniejszy z paczki, decyduje o tym, jakim skinem będę grał. I tak wiecie, kilka rundek, no nie? Genialnie to brzmi. No i też, słuchajcie, my mamy tak strasznie dużo teraz właśnie tych kart, że pomyślałem, że możemy nawet zrobić odcinek, jak po prostu odpakowuję jedną paczkę za drugą, tak naprawdę na w miarę giga szybkości. Co o tym myślicie? O, banan właśnie teraz padł, no nie? Serio, żeby, no bo wiecie, teraz ja otworzyłem w tym odcinku, nie wiem, kilka tych paczek, ale żeby serio zrobić odcinek, jak otwieram ich, nie wiem, na przykład 20 naraz, albo w ogóle dogadać się z jakimś Wojanem Trojanem na coś takiego, ej, to by było zbyt potężne. Dobra, tutaj ziomala właśnie wywalamy i teraz słuchajcie, tutaj, okej, oni wszyscy się wywalają. Koniecznie obejrzyjcie to do końca, żeby zobaczyć, czy właśnie ten skin, który został wylosowany, faktycznie da mi szczęście? No
i dobra, mamy teraz półfinał. My wszyscy oczywiście wiemy, że ćwierćfinał, półfinał to jeszcze jak cię proszę. Gorzej to jest właśnie w finale. Tam się już robią delikatne tarapaty. Dobra, ja sobie wbijam tutaj. Okej, dobra. Ojojojojoj. Dobra, on zabrał tego shotgunca, słuchajcie. On zabrał tego shotgunca, więc ja sobie tutaj mogę powbijać, ale ja sobie teraz idę po tarczę. Gość może do mnie tutaj strzelać, a ja sobie normalnie wbijam po tarczę i teraz, słuchajcie, idziemy klepać tych typeczków. Dawajcie ich, dawajcie, bo on tam się z kimś klepie, więc my możemy pomóc jednemu i drugiemu w sumie. Możemy jednego i drugiego tutaj trochę poklepać. Dobra, obaj oberwali, słuchajcie. Tam też, ojojojojoj, dużo on tam oberwał. Dobra, to ja się kawałeczek wrócę i teraz, słuchajcie, podejdę sobie tutaj, bo tutaj chłop, słuchajcie, ma już trochę mniej HP. Dawaj go. Dobra, bo on ma mega mało. O kurde, tutaj gość to ma akurat podwójnie, nie? Ma 120 na 120, to ja sobie od niego delikatnie odchodzę. I teraz zabieramy lepszą broń. Okej, mamy shotguna. No jest to na pewno lepsza broń, ale nie jakaś super, kurde, genialnie lepsza. Więc dobra, teraz tak, przeładuj sobie mordeczko i wbijamy się tutaj. Dobra, tutaj. Okej, padł, słuchajcie. Normalnie wjechaliśmy i on od razu przez nas padł. Dobra, spoko, słuchajcie. Jeszcze tutaj trzech graczy padnie i będzie totalnie ta lala siemano śmigana. Dobra, ja sobie tutaj podejdę, bo on tak, zbiera sobie tarczę, ale pum, dobra, pum. Okej, dobra, oberwał, dobra, okej, czy ktoś mnie od tyłu, nie, wydawało mi się, że ktoś mnie tam od tyłu normalnie wali, ale na całe szczęście nie. Dobra, weź ty, czemu on nie obrywa? No właśnie, dobra, pum, okej, pum, dobra, i padł, słuchajcie, jeszcze jeden gracz i będziemy mieli totalnie luzat. O, tu ziomal ma akurat mało HP, to możemy sobie podejść do niego, no i mamy finał. Nie chcę nic mówić, ale Mim Grimaldi na razie robi dobrą robotę. No i dobra, mamy teraz wielki finał, trzymam mocno kciuki, widzowie, za to, żeby tutaj nie było przypału, tylko żeby naprawdę to w miarę sensownie poszło i żebyśmy szybko tych typeczków rozwalili. Dobra, idę sobie na początek na tarczę. Okej, dobra, tutaj tarcza wzięta i teraz stąd sobie też oczywiście zgarniemy tarczę. Będziemy mieli wtedy 120 na 120 i teraz jeszcze lecimy po jakąś lepszą brońkę. Dobra, no shotgun to może nie jakaś dużo lepsza brońka, ale zawsze coś tam lepiej, no nie? O! Tutaj, słuchajcie, jest bananiarz. Ty, a ja nie rozwaliłem jednego bananiarza już w tej grze? I tak mi się przynajmniej wydawało. Dobra, może się, słuchajcie, tylko mi tak właśnie wydawało, a ja tak naprawdę go wcale nie rozwaliłem. A może jakiegoś innego rozwaliłem? Dobra, rozwalamy go tak czy inaczej, słuchajcie. On oczywiście będzie sobie tutaj brał te tarcze i tak dalej, ale spokojnie. My mamy, słuchajcie, tutaj dobrą brońkę, więc możemy oczywiście go tutaj poklepać. Teraz tak, polecimy sobie. O kurde, myślałem, że mu tutaj normalnie naklepiemy, a tutaj niestety nie wyszło mu naklepanie. Dobra, musimy szukać innych typeczków. Dobra, tutaj, słuchajcie, chłop jest. Okej, pum. Dobra, on ma już mega loa, słuchajcie, on ma naprawdę mega loa, oj, on ma naprawdę przepotwornego loa, pum, no nie, nie gadaj, że on właśnie to wziął, dobra, padł, słuchajcie, padł, spoko, tylko, że teraz ja mam trochę lipę, więc ja sobie troszeczkę tutaj jednak ucieknę, no nie, idę sobie tutaj, słuchajcie, po tarczę, teraz pójdę sobie tutaj, okej, i teraz, słuchajcie, szybciutko na środeczek właśnie po tarczę, okej, bo sam nie mam najlepszej sytuacji, dobra, tutaj będzie 60 i jeszcze żyćko, dobra, pum, okej, i jeszcze lepsza brońka, dawaj mi tutaj jeszcze lepszą brońkę, to już w ogóle będzie spoko. Oj, dostałem teraz mocną broń. Tylko, że mam naprawdę mało HP, słuchajcie. Mam serio teraz bardzo mało HP. Dobra, uciekam sobie, uciekam. Dobra, gość mnie goni, ale to nie, słuchajcie, to mi nie przeszkadza. Bo ja teraz właśnie biorę sobie tarczę i teraz prujemy w niego, słuchajcie, prujemy w niego. Dobra, dawaj go. O, on ma teraz lipkę, ale ja też mam, słuchajcie, strasznie mało HP, no nie. Ja to mam teraz giga przerypane. Więc sobie stąd, słuchajcie, zwiewam fest, no nie. Zwiewam, słuchajcie, stąd fest, dobra. Polecę sobie, oj, czyżby Mim Grimaldi, słuchajcie, nie robi dobrej roboty? Chyba Mim Grimaldi, słuchajcie, zaraz odpal... Ty, no nie gadaj, że Mim Grimaldi jest aż tak beznadziejny. No niemożliwe, że on jest taki tragiczny. Dobra, tutaj już 120, słuchajcie, mamy teraz HP, więc mamy nawet chyba więcej niż ten właśnie bananiarz teraz, no nie? Dawajcie go. Dobra, dawaj go. Klepiemy go. Ja sobie tutaj czekam, słuchajcie, jeszcze na żyćko. Dobra, poszło żyćko. Teraz sobie zgarniam stąd tarczę. Dobra, poszła tarcza. I teraz podjeżdżam do niego, słuchajcie. Ej, nie mogę się ruszyć. O kurde, nie mogłem się ruszyć, nie wiem czemu. Ale dobra, podjeżdżamy, słuchajcie, do niego. Dobra. Dostał. Dobra, tutaj ziomal ma totalnie gigantycznie mało HP. Dobra, uleczył się, ale słuchajcie, rozwalę go. Dobra, padł. Mamy to, mamy kolejnego. Dobra, tutaj, słuchajcie, jest kilka tych osób, więc dawaj tego bananiarza, prujemy go. Prujemy, słuchajcie, tego bananiarza, no nie? On sobie weźmie teraz pewnie tarczę, ale spoko, prujemy go dalej, słuchajcie, i on pada teraz, totalnie pada ziomal. Dobra. Okej, dawaj, przoduj. Gdzie on jest? Dobra, padł? Jeszcze nie padł?
ty, no kurde, dobra, padł, dziękuję. Ej, bo naprawdę zacząłem się stresować. Dobra, tutaj koleś też ma giga mało HP, więc słuchajcie, klepiemy go, nie? On nawet jak się tutaj delikatnie uleczył, to słuchajcie, klepiemy go. O Jezu, on ma straszne zero, nie? Dobra, i padł, słuchajcie, padł i tutaj jeszcze jeden jest ziamal, nie? O kurde, on akurat ma mocnego shotgunca, więc może to teraz ja powinienem trochę pozwiewać. Ej, bo ja się tutaj tak klepię z tymi typeczkami, a potem słuchajcie, mam gigalipę, no nie? Kumacie. Dobra, tak czy inaczej, słuchajcie, ja bym chciał tą tarczę. Ta tarcza będzie, słuchajcie, dosłownie za moment. Dobra, już mam trochę HP, więc możemy go poklepać. Let's go. Ej, bo od drugiej strony mnie tam typowali. Ej, nie, to mi się nie podoba akurat. Dobra, koleś ma, słuchajcie, tutaj małe tarapaty, więc pruję w niego, słuchajcie, pruję tutaj w niego. Ojojojojojojoj, dawaj go, dobra. Ej, on padł, dobra, padł, słuchajcie. Ale problem jest w tym, że ci ludzie strasznie kampią, no nie? Oni kampią i tylko ja muszę rozwalać przeciwników, no nie? To jest strasznie lipne, ale tak potwornie lipne. Tutaj koleś też ma naprawdę mało HP, słuchajcie, więc podchodzimy do niego, nie? Podchodzi, okej, on ma... Czekaj, gdzie on jest? A, zostałem sam na sam teraz, tylko że mamy stoper, więc rozumiecie, jest trochę przypałowo. Dobra, prujemy w niego, słuchajcie, prujemy w niego. Dobra, ale on ma teraz przypał, słuchajcie, przypał. Dobra, dawaj go. Dobra, rozwalimy go. Przed czasem, słuchajcie, zdążymy przed czasem? Kurde, dobra, weźmy tą tarczę, wiem, ale dobra, zdążymy, słuchajcie, zdążymy, patrzcie.